Cześć, ja pokażę Wam, jak zdemontować oraz ponownie zamontować kratki wentylacyjne, kratki nawiewu w samochodzie Volkswagen Golf 4. Te akurat kratki są z Volkswagena Bory. One się delikatnie różnią od tych oryginalnych z Golfa 4, tym, że mają przede wszystkim inny wygląd, jak widzicie. Są to tak zwane żaluzje, natomiast mam również tutaj oryginalne kratki i je się delikatnie inaczej demontuje. Te kratki różnią się tym, że tutaj akurat te logotypy są podświetlane w oryginalnych kratkach z Golfa 4, one są niepodświetlane, także pokażę Wam również, jak mam to zamontowane, jeśli chodzi o tutaj podświetlanie. Pierwsze co, czy to w kratkach z Golfa 4, czy to w tych z Bory, pozbywamy się tutaj wszystkich przełączników awaryjnych, podgrzewania i tak dalej. Będzie nam ogólnie do tego wszystkiego potrzebne, przede wszystkim Torx T20 oraz przydają się jakiś cienki śrubokręt, bądź najlepiej takie szpatułki, którymi będziemy podważali tutaj te plastikowe elementy tej kratki. I teraz tak, to pierwsze co, to ja sobie tutaj zdemontuję od gazu. Jak już mam zdemontowane z gazu, łatwiej jest mi tutaj kolejny przełącznik wyciągnąć. Wypychamy bądź pomagamy sobie takimi właśnie patułkami. Wystarczy, że sobie wymontowaliśmy z jednej strony te przełączniki. Demontujemy akurat tutaj w tym wypadku przełącznik od podgrzewania foteli. Daję sobie go gdzieś na bok. I teraz już mamy lepszy dostęp do tutaj dolnych mocowań tej kratki. I teraz pierwsze co, to podkładamy sobie naszą szpatułkę od spodu, ponieważ tutaj na dolnej części tego nawiewu są klipsy mocujące. Musimy sobie to delikatnie odsunąć do góry, włożyć naszą łopatkę, szpatułkę i teraz po kolei podkładamy pod środkowym tutaj naszego prawej części. I teraz co jedynie musimy delikatnie ciągnąć do siebie naszą ramkę nawiewu, ponieważ tutaj jest akurat ramka inaczej jak w oryginalnym. Pokażę Wam to jednak później. Delikatnie ciągniemy. Teraz środkowa część. Możemy sobie tutaj troszkę już u góry również. Starajcie się to wszystko robić w jakiś cieplejszy dzień albo w jakimś ogrzewanym garażu, ponieważ te plastiki są akurat z kratki nawiewu z Bory dość delikatne i po prostu musicie robić to, tak powiem, z wyczuciem, żeby Wam się tutaj nic nie połamało. Jak widzicie, teraz zdemontowałem całą jakby tą przednią część, ten panel przedni. Muszę sobie teraz podłączać tutaj wszystkie przyciski. Przełącznik podgrzewania foteli. Przełącznik od ogrzewania szyby i lusterek i został nam jeszcze przełącznik awaryjnych i ostatni przełącznik nam teraz tutaj wyszedł. Zobaczcie sobie, tak wygląda przednia część kratki nawiewu z Bory. Ona tutaj u spodu, widzicie, na środku ma takie mocowania, z lewej i z prawej strony również są te mocowania. Także w Borze, jak widzicie, pierw sobie wyciągamy, demontujemy nasz przedni panel. I jak widzicie, po zdemontażu tego przedniego panelu mamy tutaj kratki nawiewów, które pociągamy delikatnie do siebie. Jedna kratka. Jak widzicie, to jest tak tutaj skonstruowane. Druga kratka. Natomiast te same kratki są jeszcze montowane w takim tutaj ramce, którą również demontujemy. Tutaj już jest nam potrzebny akurat śrubokręt Torx T20. Jest to mocowane na dwie śruby po brzegach tej ramki. I wyciągamy tą całą ramkę, po prostu ciągnąc delikatnie do siebie ją. I jak widzicie, tu jest taka ramka. I tutaj już mamy zdemontowany nasz panel z Bory. Natomiast jeśli demontujemy oryginalną kratkę z Golfa 4, robimy identycznie, czyli wyciągamy nasze tutaj przełączniki. Co teraz ważne, zamykamy nasz nawiew do dołu, ponieważ tutaj przy brzegach są gumki, które lubią często wpadać do środka i mogą Wam gdzieś wpaść tam głębiej, także zamykacie. Bierzecie sobie albo jakiś śrubokręt, bądź Waszą szpatułkę. Musicie ją włożyć teraz od prawej strony i musicie tą kratkę nawiewu wypchnąć jakby w Waszą stronę, czyli do przodu. Ona nam wychodzi. I właśnie tu są te wspominane wcześniej przeze mnie gumki, które często lubią spadać. I teraz mamy zdemontowaną jedną żaluzję z jednej strony. Teraz zabieramy się za drugą stronę. To samo analogicznie. I tutaj jest o tyle inaczej, że cała ta ramka jest również stelażem tego nawiewu. Kręcamy po brzegach po jednym torksie. Tutaj jest drugi tork. Wyciągamy naszą kratkę do przodu. Te kratki, troszkę się różni demontaż tej kratki środkowej, ponieważ jest troszkę inna konstrukcja. Kilka osób też pytało mnie, jak mam zamontowane podświetlanie środkowej kratki. Zobaczcie sobie, tutaj od naszych kratek idą przewody. Przewód brązowy i przewód niebiesko-biały. One idą tutaj i wpiąłem się w te same kolory przewodu instalacji do
awaryjnego światła. Czekajcie, bo tutaj dość mocno słońce świeci, nie wiem czy to będzie widać. Dobra, teraz sobie to wszystko zamontuję i przejdziemy do pozostałych kratek. Oczywiście sam montaż analogicznie. Kratki z Golfa 4 wkładamy, wkręcamy dwie śrubki, pychamy nasze części kratki, podłączamy przełączniki i tyle. Teraz montujemy nawiew zbory, czyli najpierw musimy zamontować naszą ramkę trzymającą nasze nawiewy. Tutaj przy dokręcaniu tych śrub bardzo uważajcie, żeby Wam śruba przypadkiem nie wpadła tutaj do kanału wentylacyjnego, bo będzie bardzo trudno ją tamtąd wyciągnąć. Wkręcamy sobie to. Montujemy nasze nawiewy. Teraz drugi. Gdy już sobie włożyliśmy tutaj nasze kratki, dociskamy to. Musimy naszą przednią część włożyć sobie. Dobra, gdy już sobie poradziliśmy z naszymi wszystkimi przełącznikami, teraz musimy nasz panel wepchnąć znowu do środka. I mamy zdemontowaną oraz ponownie zamontowaną kratkę środkową nawiewu. Teraz bierzemy się za lewą kratkę, czyli po stronie kierowcy. Pierwsze co robimy, to przy lewej kratce nawiewu musimy zdemontować nasz włącznik oświetlenia. Zdemontować i zamontować ponownie pokazuję na tym filmiku u góry. Akurat czy to kratka nawiewu zbory, czy taka standardowa z Golfa 4. Identyczny proces praktycznie. Tutaj mamy kolejną śrubkę na Torxa T20. Odkręcamy tą śrubkę. I tutaj pierwszą różnicą jest taką, że nawiew zbory ma tylko montowane tą śrubę, natomiast w tutaj kratce nawiewu z Golfa 4 demontujemy sobie tą śrubę i robimy analogicznie, czyli zamykamy sobie tą naszą kratkę, demontujemy przednią część, wypychając ją sobie do przodu i tutaj w Golfie 4 mamy dodatkową jedną śrubę, która znajduje się tu. Natomiast kratka zbory poza tą jedną śrubką nie trzyma się na niczym, czyli po demontażu tej śrubki musimy lekko do siebie wypchać cały nasz nawiew. Może Wam robić jeszcze opór tutaj ten przełącznik. Możecie sobie go też oczywiście wcześniej zdemontować. Pokazuję to w tym filmiku. Ja to akurat nie będę demontować. I tutaj podobnie jak w środkowym wychodzi nam jakby nasz nawiew. Znajduje się na takiej ramce, którą możemy sobie zdemontować. Montaż ponownie jest identyczny, czyli w Golfie 4 nie mamy tutaj tej ramki. Nakładamy nasz cały nawiew, wkładamy go, przykręcamy sobie tą śrubkę, wtedy zakładamy naszą kratkę, wkręcamy tą śrubkę i włącznik. Jeśli chodzi o borę, nasza ramka mocująca i wrzucamy nasz nawiew. W akurat bocznym lewym nawiewie podłączymy sobie pod regulator jasności oświetlenia. Wpychamy nasz nawiew do środka, dokładnie go dociskamy z każdej strony, przykręcamy tą jedną śrubkę, wkładamy tutaj nasz przełącznik i teraz mamy zamontowany. Bierzemy się za prawą stronę, prawa strona, czy to w nawiewie zboże, czy to takim z Golfa 4, jest wszystko na zaczepach. Akurat w Golfie 4 robimy analogicznie, wydemontujemy sobie przednią kratkę, wtedy sobie łapiemy, ciągniemy ten nawiew do siebie. Natomiast w kratce nawiewu zbory jest troszkę gorzej, ponieważ tutaj nie mamy za co pociągnąć, a te żaluzje są bardzo delikatne, jeśli chodzi, żeby je tak odciągnąć. Musimy akurat pomóc się naszą tu szpatułką. Musimy sobie tutaj to cisnąć, odepchnąć, poduryć sobie kilka takich szpatułek, to wypchnąć sobie ten cały nawiew do przodu. Teraz nam się nawiew już poluzował, musimy go delikatnie wymontować i również nawiew zbory mamy wymontowany. Jeśli chodzi o tutaj akurat po prawej stronie o montaż nawiewu zbory, gdy mamy standardowy nawiew taki jak w Golfie 4, co musimy zrobić? Przede wszystkim tutaj w desce ordzie, czy nawet z Golfa 4, czyli tutaj z takim airbagiem, który jest widoczny, mamy z brzegu, poczekajcie, zobaczcie sobie, tam w oddali, gdzie mam przewód, w oryginalnej desce z Golfa 4 jest to zaślepione. Jest taki delikatny kawałek plastiku, który musimy bądź śrubokrętem sobie przebić. I jak przebijemy sobie śrubokrętem, ciągniemy tamtędy nasze przewody do podświetlania. Możemy sobie najlepiej tutaj zdemontować nasz airbag, pociągając tą zaślepkę, klapkę airbaga do siebie. I wtedy przewód ciągniemy sobie tutaj. I możemy sobie podłączyć znowu nasze podświetlanie albo do przełącznika od podgrzewania foteli, bądź jeśli go nie macie, do podgrzewania tylnej szyby. I leci on sobie tak. Teraz sobie nasz nawiew musimy wepchnąć do środka i mamy cały proces
demontażu, jak i montażu naszych kratek nawiewów zakończony. Także dziękuję bardzo za zobaczenie filmiku. Jeśli macie jakieś pytania co do podłączenia nawiewów z Bory do w Golfie 4, pytajcie śmiało. Zapraszam na mój kanał do lajkowania i subskrybowania. Na razie.